Cześć, tutaj Terenia TV. Chcę Was zaprosić na krótki filmik podsumowujący turnus rehabilitacyjny Terenii. Jest na co popatrzeć, zapewniam, ale zanim to nastąpi, wielkie, mocne z całego serca podziękowanie dla wszystkich, którzy przyczynili się do tego, że Tereska może właśnie tutaj kontynuować dalej swoją rehabilitację. Można by opowiadać bardzo długo i wymienić mnóstwo powodów, dlaczego to jest dla nas takie ważne tutaj w Szklarskiej Porębie. Ja postaram się bardzo króciutko. Na wstępie, Tereska jest bardzo dokładnie analizowana pod kątem dokumentacji medycznej. Dalej, jest analizowana pod kątem umiejętności, zdolności, które nabyła podczas rehabilitacji wcześniej i u nas w domu. I na koniec następuje analiza jakby jej sprawności takiej pragmatycznej. Na podstawie tego wszystkiego jest planowany pierwszy tydzień rehabilitacji. Jakby tego było mało, każdy dzień po kolei jest odnotowywany u Teremi. Odnotowywane są jej postępy, odnotowywane są jej kłopoty czy trudności i dalej następny dzień jest jakby planowany na podstawie tego, co było wcześniej. Tak dzień po dniu, tydzień po tygodniu. Dla nas jako rodziców stanowi to poczucie bezpieczeństwa, wzmaga nasze zaufanie, a ponadto naprawdę jesteśmy w stanie odczuć, jak codziennie, krok po kroku, Tereska coraz bardziej się usprawnia. Na tym się to nie kończy tutaj. Dodatkowo system motywacyjny, jaki stosowany, Tereska, jak każdy człowiek, ma lepszy dzień, gorszy dzień. Czasem jest bardziej zmęczona, czasem po prostu jej się coś nie chce. Jednak tutaj, kiedy już wejdzie do sali, wszelkie trudności, mimo czasami bardzo ciężkich ćwiczeń, ja się zastanawiam, jak ona nawet jest w stanie to zrobić, ja bym miał z tym po prostu wielki kłopot, żeby wykonać jedno czy drugie ćwiczenie, to ten system motywacyjny, takie wnikliwe spoglądanie na swojego podopiecznego, dostosowywanie się do jego potrzeb, zainteresowań sprawia, że Terenia jest w stanie to wszystko pokonać. Dlatego, właśnie dlatego uwielbiamy te turnusy tutaj i dlatego tak często tu przyjeżdżamy. Niejednokrotnie pod koniec takiego turnusu jest w stanie nam się zatrząść łza na oku, ponieważ wiemy, z jaką Terenią przyjeżdżamy tutaj i wiemy, z jaką Terenią wyjeżdżamy. Jeszcze raz, bardzo wielkie, mocne podziękowanie. Zapraszam na film. Zakręty, strome podjazdy. Coś być musi, do cholery za zakrętem. Bravo!
Co teraz robisz? Zrobię kawę. Kawę. O, dziękuję. Co robisz? Co oglądasz? Piłkę zamiast spać? No tak. A ty wiesz, która jest godzina? Wyżej trenia, wyżej nogę, jeszcze pociągnij. Jeszcze wyżej nogę do góry, jeszcze wyżej, wiem, że ciągnie, jeszcze. Super trenia i docisk. Docisk, docisk trenia. Dawaj, ciągnij dwa. Dwa, super. Trzy. Podnoś plecy, co my tam sadzimy wielkiego? Wow, trenia, o kurczę, całą rękę sadzimy. Najpierw pokaż mi, która noga jest do tyłu. Proszę bardzo, trzymaj, 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 ale pięknie. Trzymasz ręce proste, łokcie proste, biegłości treniu, pięknie. To co, jedziemy do domu? Tak. To jak było na turnusie? No, nie wiem, to mam medal. Masz medal? Tak. Udało się? Świetnie. Ale ciężko. Ciężko, no wiesz, trening musi być ciężki, bo jak nie jest ciężki, to wtedy nie jest trening.